Hot dog z grillowanym śledziem, prażoną cebulką i sosem tatarskim. Jest wyzwanie, jest naprawdę świetne. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Jesteśmy na molo w Sopocie. No i tu się dzieje, proszę Państwa, tłumy ludzi na plaży. Słońce praży. A tutaj są kucharze, też plażą. Tam coś, co tutaj robicie? Co robicie? Śniadanie tatarskie, sosia i hot dog ze śledziem. I to jest zjadliwe? Mówią, że tak. No dobra, a ty jadłeś? Jadłeś? Jadłeś to teraz o to. No ja to tamtego łokosia, to zjadłem, to dobre było. No i co, dobre było? Dobre było. Tatar był dobry. Bo po starze taka dusza, jak się zagra, to się rusza. No na razie, ahoj. Idziemy dalej. Burger stacja, to burgery, to wiadomo, to tego nie jemy. Przepraszam. Tutaj tłumy są ludzi. No proszę bardzo. Tu są stoliki, tutaj biorą, kupują. Ja jesteś tak słowa przypomnę. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy to robicie? My właśnie karmimy naród. Naród polski. Przestawiamy na dietę wegańską i bezglutenową. I co to daje wtedy? Tylko widelce. Można schudnąć? Można schudnąć od tej diety? Można, ale nie trzeba. Niekoniecznie. No ale dobre to jest, bo ja próbowałem tego wegetariańskiego jedzenia. Idziemy dalej. Dobra, dieta wegetariańska. A tutaj mamy ukraineczka restauracja. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. I co wy tu robicie, piękne dziewczyny? Pracujemy. Pracujecie? Ale coś tu do jedzenia macie, nie? Co masz dobrego do jedzenia? Powiedz no. Powiedz. Ale co konkretno? Wegetariańskie golonki. Płaskie ziemniaczane z mięsem. Rolatka z bakłażana. Sotę z kurczakiem i warzywami. No proszę. Kabaczek z pomidorem. Gliny z kurczakiem i grzybami. Chlodnik po litewsku. Bardzo dobrze, jadłem. I co same to robicie? Oczywiście, wszystko same. Dziewczyny? Dzisiaj od rana, od 7 godziny to wszystko same robimy. Same. Kto mówił, jak masz na imię? Maria. A ty? Kwieta. To jak kwiatek. Tak, dokładnie, podobne do tego. No. Ahoj. Przepraszam. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie? Sprzedajemy, głomujemy dobry hotel. Dobry hotel. W Mikołajkach na przykład. Może być. Niedługo będzie Warszawa. A w tych słojach to co wy tu macie? Marynaty. Sam robiłeś, kucharz? Znaczy nie jestem kucharz, tylko szef kuchni. No to szef kuchni to jest ważniejszy kucharz. Pewnie. Całkiem ważny kucharz. Najważniejszy. A dobrze mieć takiego męża kucharza, nie? Pani by miała męża kucharza, to by była dobrze pani odżywiona, nie? Przecież ja jestem świetnie odżywiona. Aha, rozumiem. Pani dba o dietę. Rozumiem. No dobrze. Dżemik macie dobry? No pyszny jest. A z czego to? To jest z morelii, ananasa i przykrop korzennych. No popróbujemy. A kto to robił? No właśnie tutaj, panowie. Ukraina? Nie, tutaj panowie, ja z dobrego hotelu. O, dobry ty. No mówię. Taki żyłowy jakiś, nie? No, bo to taki korzenny, ale jest jeszcze przyszły sam morelowy. Tak? To daj te długi. A to. Zobaczymy. Namówiła mnie na dżem ta dziewczyna. Tutaj. To daj, spróbujemy. Dobrze. Tego, tak? Tak. I to jest morelowy. To jest morelowy. A u mnie na działce morela rośnie. I z ananasem też. O, ten jest dobry, nie? To jest lepszy, bo tamten taki... Smakuje. No. Tamten jest taki typowo zimowy. Dziękuję bardzo. Proszę. Jak masz na imię? Bożena. Bożenka. Tak. Dziękuję. Idziemy dalej. Lato, haj. A co tutaj mają? Dzień dobry. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. No wiatr zmucha i wszystko fruwa. Chili. Co ty tam za makaron serwujesz? To jest makaron ryżowy z ryżu. Sosem marynowca, z sosem rybnym, tu jest grillowane tofu, cebula, szczypion, polenta, orzeszki ziemne opcjonalnie, bądź chili. Sam robiłeś? No prawie sam. Prawie. Tak. Ona ci pomaga chyba. Pieniądze wyciąga, ci pomaga z kieszeni, widzę. Słaba ta pora. No, cześć. Idziemy dalej. Zobaczymy, co oni tu mają.
Tutaj też mają jakieś sushi, nie sushi? Jak się wysuszy? Sushi się? Na słońcu się sushi? No. Ryba słodka. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Co tu robicie? Genialne rzeczy. Genialne? Sama pani to robi? Ja widzę. I wychodzi to na zdrowie? A jak najbardziej, widać. No, widać. Co widać i słychać? No, zdrowa kobieta. No, a przez truskawki też pani hoduje? Nie, nawet nie hoduje. A to w słoikach to? Szprotki ze estragonu. Czy pani chce spróbować tego śledzia? Który to śledź jest? No. Ja spróbuję śledzia, jak można. Tak. Śledź jest taki mikroskopijny, ale jest. Dobre. Jak? 16. To za słoiczek. Mała szprotka, duża cena. To masz ten. Dobry? Kucharz, co wy tu serwujecie? Warzywka. A, to turecka kuchnia, tak, ja wiem. Idziemy na drugą stronę. No i jak tam ten rum jeszcze został, czy nie ma już? Kończy się, ostatnia butla. To ostatnią butelkę dla mnie schowaj. Schowaj pod ladę. Ja zaraz przyjdę po nią. Zapraszam. Zaraz przyjdę, chowaj pod ladę. Bo bez rumu to w ogóle nie będziesz... Jutro nie będzie funkcjonował, jak nie będzie rumu. Nie, bo namiotu nie będzie jutro. Idziemy dalej, Jakubiak w Słopocie to już było. Idziemy na drugą stronę. Mama mia, mama mia. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie? Sprzedajemy ciasta. Ciasta, dobre ciasta. Super ciasta. A ten sernik dobry jest, jak próbowałem. Ale lepsze ciasta. Ja. Sam robiłeś? No jasne. Aha. A co to za firma? Must Bake. Gdzie to jest? W Sopocie na Kolberga. Na Kolberga. To za rogiem. No jasne, wszystko jest za rogiem. Razy, idziemy dalej. Ciasta są pyszne, widać, apetyczne takie. Sernik słony, no to jadłem właśnie to. A ten sernik z marakuja. I jeszcze jest sernik jaki? Nowojorski, to jest taki klasyczny. Nowojorski. To co, przywożą z Nowego Jorku? No jasne. I to nie zepsuje się? No samolotem? Nie. Dzień dobry. Co pani tu ma, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk? Ja wiem, już panu nie był. Ale bez kamery, teraz z kamerą jest. Był pan z kamerą, zaraz. Nie, bez kamerą. Zaczęły zbierać się góry, a może były spowodowane tym, że mamy tutaj piękną maszynkę brodowy Polan. Mają różne ciastka z bakalawa, trójkąty czekoladowe, no, pyszne. Dobry, co pani tam mieli? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Kawę mieli? Mieli kawę? Nie. Mata kawę mieli. Mielicie. Mieli. Mieliście kawę? Mata kawę mieli. A już nie macie? Zaraz będzie. Będzie. Mieli. Tak się zmieli. Dzień dobry. Co pan tam nalewa? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. A, pino też rozę nalewa. Wino. I co, piją to wino? Pewnie, że piją. Tak gorąco dzisiaj oni piją? No właśnie dlatego, że gorąco to piją. Aha, one chłodzą. Idziemy dalej. I co my tu mamy? Kadety, nie kadety? O. A tu mamy te wiśnie. Wiśnie. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. I co pan tutaj serwuje dzisiaj? Wiśnióweczkę. Na rumie? Najlepszą w mieście. Na rumie? Na destylacie. Na destylacie. Sam pan destylujesz? Oczywiście. Aha, pan jest Wiśniewski. A to ten z kolczykiem takim. Wiśniewski taki. Kolorowe te fioletowe włosy. O, był taki był. Jest teraz, jeszcze. Teraz my będziemy sławni. Aha, teraz wy. Kulinarnie. A. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pan w tym kotle trzyma? Jakie na przykład? Peter. To, co coś dla korsarzy. Najbardziej. Porto. No właśnie, a rum najbardziej lubią. Macie rum? Porto. Porto. Nie lubią.
Bardziej rum. Bardziej rum. No niestety. No jak do portu przypłyniemy, to musi być rum. No i na okręcie beczka rumu też mówić, bo dobry jest nasz korbut, proszę pana. Rum. Dobrze wiedzieć, zapamiętam. Przeważnie się pije z herbatą. Ja więcej po marynarsku, więcej rumu jak herbaty. No. Czyli rum z herbatą. Tak, ale więcej rumu jak z herbatą. No, a wy skąd? Jesteście z Portugalii? Też. Tak. To powiedz pan parę słów po portugalsku dla naszych widzów. O, i rozmawiam. Rozmawiam. A ty jest Portugalczyk? Niestety tak. A to ten? Szef imprezy, no. Szef tej portugalskiej firmy. Jak się nazywa? George. 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 Portugalski świat. O, proszę, jest. Ten jest. Idziemy tam. Idziemy dalej. Tutaj są, przepraszam. Tutaj są takie namioty. Zagrają dla was. A ta pani sobie nogi opala. O, dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, witam. Do świata polskiego, amerykańskiego, do jakiego chcesz? A ta pani też nogi opala? To nogi się najlepiej opalają. Hello, my pirate, how are you? Good morning. What is, no, good afternoon as well. Polish Television National. Yes, you know what? I am American Polish. How are you, my friend? Okay. Wait, are you an Indian? Are you an Indian or a pirate? Aha, yeah, Corsar. Indian? No, pirat. Corsar. Corsican? You're from Corsica? No, Corsar. Un momento. Oh, yes. Thank you very much. No. Here. No. Yes? By the way, Pivo? Oh, Pivo? Okay. Pivo? Pivo. Good Pivo. Yeah, hold on. Tiskia. I see Tiskia in your future. Tiskia Pivo, very good. Very good, very of good. Course. Yes. I'm Red Copper King. Hold on a minute. Red Copper King. You know what? No, jak widać tutaj. Your turn, hold on. My turn first. Here you go, here? Aha. Yeah, no. ORP Buza. Military Marine. Military, yeah. Enjoy, my friend. Bye bye. Have a nice day. Admiral. Enjoy. So I say to you, like the French people do, because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, taste leads to only one thought, and it's dear, dear, it's so good. Nothing else can replace, just like it's a race. And if you only be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. C'est si bon, 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 de partir n'importe où, dou, 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 bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine à vie. Des passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans les yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Voilà, c'est si bon. Tellement, tellement c'est bon. Voilà, les voilà. Merci, dziękuję. A co to za zespół Pomorska Telewizja Narodowa? Co to dzień dobry, za... dzień dobry. Jesteśmy Lucy and Tom. Tom. Na gitarze. A ja jestem Lucy. A skąd Lucy przyjechałaś? O, z Paryża. Gdzie macie? Okej. No ładnie gracie. A ja z Pomorza, rymuję się nawet. Z Paryża, z nawet Pomorza. Nawet się rymuję. No też na pewno, też na pewno. Też na pewno. No dobra. Tak. To grajcie dalej. Zwalniamy tempo, spotkamy się teraz z najsłynniejszym seks symbolem świata, chyba Elvis Presley. Mm-hmm.